Ale się nawala, ale się nawalają! No, ale się świecą! Pał! O nie! Witam wszystkich bardzo serdecznie Impo i teraz w tym odcinku z lepszego Minecrafta! W ostatnim odcinku wzięliśmy twierdzę, czy twierdzę, to nie była twierdza? Był dungeony. Powiedziałbym, że podwodne, ale chyba one nie miały być podwodne. Pewny nie jestem. No były na wodzie, są tutaj, po prostu są tutaj przed nami. Wybraliśmy sobie to miejsce jako taką, powiedzmy, kryjówkę na jakiś czas, bo widać tu część tego terenu tam, widać tu ładne góry i w ogóle jest to spokojnie, fajnie. I będziemy mogli też pokopać jakieś fajne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ja na razie jakiś domku tu budować nie będę. Wydaje mi się, że jako, że mamy tutaj naprawdę dużo kontentu i fajnych rzeczy, to fajnie byłoby pozwiedzać, coś nowego poznajdywać. Mam nowe narzędzia diamentowe i jest świetnie. Na samym starcie jeszcze pozdrowiłbym mojego wspierającego burgerka, Jakub Sommer. Jeżeli chcecie być pozdrowieni na każdym odcinku, na zasadzie każdego odcinka, to możecie mnie wspierać za burgerka. I wtedy każdy, kto wspiera mnie za burgerka, będzie na każdym odcinku, dopóki mnie wspiera, będzie pozdrawiany i będę wymawiać jego nick. Dlatego zapraszam, jeżeli kogoś to interesuje. Moglibyśmy zająć się jakimś kopaniem i kopać rzeczy, ale ja z chęcią wolałbym chyba pójść i może pozwiedzać jeszcze. To jest ciekawe, bo patrzcie, a to takie dziwne, czy są takie białe, dziwne, ale to chyba takie punkty ładowania, po prostu była mniejsza. Czy my chcielibyśmy gdzieś iść? Czy my chcielibyśmy gdzieś iść? To jest ta twierdza, w której byliśmy. O, to jest w sumie wioska, do której powinniśmy pójść, bo chyba nie byliśmy. Tak, nie byliśmy w tej wiosce jeszcze. To jest lawa, więc moglibyśmy równie dobrze w Netheru pójść. Tu jest następna twierdza. Wow, ja tego nie widziałem wszystkiego na mapie, to jest pokazane. Dobra, ej, tu jest jeszcze jedna wioska. To może pójdziemy w te miejsca. No może byśmy poszli w te miejsca, a w ogóle jest coś jak teleport. Teleport. No, coś takiego może miał, ale waystone. O właśnie, coś takiego waystone. O, waystone jest. Przyjmę obsidian, emerald i abyss watcher. Abyss watcher cię robi bardzo łatwo. Nie, to fajnie. Co to jest? Pocket wormhole. Serio? Możemy tak, jak chcemy się tepać, kiedy chcemy. Ej, dobra, będziemy musieli zająć się tym, co zrobić. Na razie idziemy na długą przygodę, tak? Na razie idziemy na długą przygodę. Dlatego tu itemki zostawiamy. Niech sobie będą. My dzisiaj idziemy po prostu na dużą przygodę. W sumie to nic jakiegoś ciekawego nie miałem. Mogę niby. O, takie rzeczy jak to odłożyć, nie? Masę żarcia odłożyć w sumie. Mam jakieś drewno? W sumie nie mam jakieś drewno. Przydałby się drewno zdobyć. Jest jakieś drewno na szybko gdzieś blisko? Spróbuję jakieś drewno na szybko znaleźć, bo przydałoby się, nie powiem, drewno. Bym sobie skrzyneczkę walną, nie? Bym sobie tę skrzyneczkę walną. No ale tu, jak tu w ogóle drewna nie ma? Czy jest cokolwiek. O, to ma drewno. Jest jakieś, dobra, nie jest jakieś super blisko, ale też nie jest jakieś super daleko, więc spoko. Pójdźmy pod to drewno, zrobimy sobie skrzyneczki i po prostu zostawimy masę itemów. Dobra, nie wiem, jak chcemy, czy jak będę kopał to na dole, to co się stanie? O, no tak, tak się stało, ale się nie stało, nie wiem, dobra, mniejsza. Te kopanie całego tak jakby drewna nie działa jakoś super dobrze, albo to się powinno jakoś inaczej robić, niż może ja coś źle robię. Może po prostu muszę raz wykopać, pyk, i się może zaraz zrobi, czy się nie zrobi. No, poczekam chwilę, nie będę tego dotykał. Nie, nie zrobi się, dobra. A ja wykopię na przykład inne, na przykład to, potem to, potem to. No bo to się nic w sumie nie robi. Nie, działa to dziwnie, ale ważne, że liście się niszczą, tak? Ważne, że się liście niszczą, bo przynajmniej dzięki temu te się nie zaśmiecają i przy okazji może właśnie jabłko lotnąć szybko i tak dalej, więc wydaje mi się, że jest war. Dobra, mam trochę drewna, tyle nam styknie, dlatego idziemy na górę, zrobimy skrzynki, odkładamy itemy, które na przygody nam są w ogóle niepotrzebne i lecimy na właśnie twierdzę i inne takie rzeczy. Chciałbym znaleźć jakieś budynki, które po prostu są, nie wiem, jakieś takie, powiedzmy, unikatowe i ciężkie do przejścia, że jakieś takie trudne moby pewnie były, ale za to lepsze nagrody, tak? Z chęcią bym, nie powiem, więcej diamentów zdobył, zdobyłbym może jakieś takie, nie wiem, enchantowane specjalne rzeczy, takie, nie wiem, jakieś super miecze, inne jakieś może lepsze niż diamentowe, nie? W zasadzie właśnie takie rzeczy sobie znalazł, dlatego chcę sprawdzić, czy takie coś w ogóle może lotnąć. Dobra, to mam drewno, to w sumie zrobimy sobie te skrzynki. Pyk. No i czas na skrzyneczki, nie wiem. Drewno mogę po drodze zdobyć, więc po prostu zrobię ile mogę. No i zrobię sobie tak. Co jest? A to czemu się nie połączyło? O, teraz się połączyło, ale dziwnie, no. Dobra, nie, zrobię tak. Wiem, że nie będzie mi tyle potrzebne pewnie miejsca, ale niech se będzie. Tego żarcia dużego nie potrzebuję. Bakety mogą się przydać, dlatego bakety sobie wezmę. To wszystko wywalę, to mi się na pewno przyda. To mi się też nie przyda, to mi się też, to też. Te książki też na pewno wywalę. To może mi się przydać. Copper angle, czy ja sobie copper angle? Dobra, powiedzmy, że wezmę, tak? Bo może po drodze będę zbierał, to mi się też przyda. Dobra, resztę wywalamy. I to wszystko mi się ani trochę nie przyda. W sumie jeszcze wziąłbym to i skraftował tu tak w czy nie mogę? A, tak to się robi, lol. Ale dziwa się, dobra. Skrywam to, bo węgiel zawsze się przyda, tak? Nie mam go jakoś super dużo, więc się przyda. Ja co to drewno, bo co tu gdzieś miałem, ale nie wiem, gdzie ona jest mniejsza, nie potrzebuję, wykopię po drodze. Golden apple, wiadomo. Przyda się jedno do czego, no. Jakby była tragiczna sytuacja, no to sobie zjemy sobie jabłuszko i będzie dobrze, dobra. Idziemy! Idziemy na przygodę następną. Z czasem po prostu uda mi się zdobyć, będę musiał perło ogarnąć, będę musiał też obsydian trochę wykopać. Zaraz, co tam było jeszcze tego portalu potrzebne? Stonebricks to easy, no i emerald musimy sobie znaleźć. No najważniejsze chyba być emerald, bo nocy po prostu rozwalę endermana i lotnie perła, też nie problem żaden. No i oczywiście tam jeszcze potrzebny jest
Co w sumie jest takiego? Potrzebuję tylko tak naprawdę Endermana i Emeralda. To są takie najtrudniejsze rzeczy, z czego Emerald raczej będzie najtrudniejszą. No chyba, że jakiegoś fajnego sklepikarza znajdziemy, który nam za jakąś kupę sprzeda Emeralda, nie? To by było naprawdę fajne. Dlatego właśnie idziemy do wiosek innych, żeby to znali. Dobra, najbliższa wioska jest tutaj. Jeżeli to jest wioska, to wygląda jak wioska, nie? Tam jest jakaś taka malutka ten wieża. No bo to pójdziemy w tą stronę. Mogę to jakoś zaznaczyć? Create waypoint, o. Kurde, a to tak się robi. Dobra, nie, tutaj nie potrzebuję waypointa, poradzę sobie taką. Mógłbym tam waypointa zrobić, ale to bez sensu. Mógłbym sobie w sumie zrobić tego, właśnie tutaj mój domek, o. Create waypoint i na przykład, nie wiem, ombę. Confirm, no mam waypointa. A tu bym sobie dał temporary waypoint. O, mam temporary waypoint i mam X, i wiem gdzie iść. Ej, ty, zarąbista, fajne. O, to jest w ogóle ten lepszy, ten kogut taki, czy coś takiego, czy ten po prostu chicken lepszy. Fancy chicken. No, na razie nie będę go tykał, bo jest blisko mojej chaty i możliwe, że mi się przyda potem. Dlatego nie chcę go zabijać, niech sobie tam łazi, krzywdy mu nie zrobię. Ale jak będą jakieś dalej jakieś, to już na pewno rozwali. Ale fajnie, że w prawym górnym rogu widać wszystkie mowy, które są w okolicy. Fajnie, bo wiem jakie są. Czy tam jest szkielet zwykły, czy jest ten czarny szkielet? Nie, to też jest zwykły szkielet, wydaje mi się. A i w sumie możemy te krowy rozwalać, bo ja z chęcią bym sobie więcej walnął tych plecaków, dlatego ja bym te krowy zabijał i bym sobie tak, nie wiem, z trzema plecakami chodził. Wydaje mi się, że trzy plecaki będą zupełnie wystarczające i będziemy po prostu mogli masę trzymać w ekwipunku, nie martwić się o to, że po prostu nam braknie miejsca w podróży czy coś. Dlatego te plecaki są zarąbiste. Ogólnie tego właśnie w zwykłym Minecraftie bardzo brakuje. Dlatego dobrze jakby coś takiego, nie wiem, w przyszłości to dali czy coś, chociaż no, z tym mogą być duże problemy. Szczególnie jakby to weszło na jakieś serwery multiplayer. O, czy to jest kościół? A co to wezmę? Czy da się? Może jakieś podki będziemy robić, czemu nie? Weźmy. Dobra, i czy idę dobrze? Tak, idę dobrze. Idę w stronę X-a, więc idę dobrze. Idziemy w stronę X-a, co to jest? Blackberry Corp. O, jedzonko. Dobra, ja sobie wezmę, czemu nie? Te Blackberry Corp może jakoś, nie wiem, regeneracji daje, czy coś, wątpię, ale kto wie, może. Próbujemy niedługo, na pewno. Kurde, ile tych Blackberry jest? Dobra, nie chcę się wszystkich zbierać. O, guziczek. Tylko szkoda, że nie mogę kliknąć w niego. Tylko należy sobie tamto nie kliknąć. A to mamy co na ciemno, to chyba to są mamy, które są pod ziemią, albo niekoniecznie. To jest creeper, który jest jasno, a on jest pod ziemią. Czyli po prostu, nie wiem, tak się to trochę buguje, dobra. Mniejsza o to. Jesteśmy bardzo blisko. O, to jest na pewno wioska, bo widzę, że tam są villagersi na minimapie, więc spoko. Idziemy do wioski. Kurde, ta wioska na jakiejś górze dziwna jest. No na jakiejś górze ta wioska dziwna jest. Dobra, idziemy tam do niej. A ta twierdza, gdzie ona była? Co to? No co ciekawego, coś tam pójdziemy. Tu jest to. Najpierw wioska czy co? Ej, ta wioska jakaś wielka chyba jest. Co jest? To są budynki wszystko? Chyba te. A bo do tej twierdzy pójdziemy trochę później. A to co to jest? Jakiś grób czy coś? Dzień dobry. Pozwól, że sobie tak trochę popsuję, czy nie mogę? A, nie, mogę popsuć, dobra. O, schody. O, ja pitol! Co? Ty jesteś chory na głowę, typie? O co ci chodzi? Ja pitole, jak mi wyjechał, co jest? Co tam na dole? Co tam wyrobił villager na dole? Dobra, chodźmy na dole, zobacz co jest. Co? To jest dungeon i... To nie dungeon? Ej, ale czemu te szybci są? To ja chyba, wiesz co? To ja zrobię może tak, że... Ty to zostaniesz, kompluwesz. Zostaniesz, nie pójdziesz stąd. Co to jest? Loom. O kurde, dobra. Wiesz co? Ja to biorę. To może się przydać. Tu nic więcej ciekawego nie ma. I w sumie możemy stąd pójść. Dobra, stąd nie pójdziesz nigdzie. Zostań. I ja może, jak nie znajdę jakiejś lepszej oferty... Czekaj! No czekaj! Poczekaj chwilę! Ej, poczekaj! A. Ej, w sumie fajny sposób na ten. Na zdobycie masy strzał. A ty coś strzelasz? Kurde, ej. Ale oni tu bazę mają! Ja pitole, ty! Ale oni tu bazę mają! Ty patrzcie na to, normalnie... Nawet farmy ma... Jo, co jest mleko? To woda. Ale kozaki to są! Ale to są... Jak ty? A nie, to jest jakiś inny. To jest jakiś inny, który sprzedaje to samo. I dobra, co wy tu macie dalej? Jo! Dobra, biorę to. Co tego arbuza w sumie nie za bardzo, dobra. Coś jeszcze tu macie ciekawego? Kupa. Znaczy, co to było? Potato. Left shift. Spring. A, dobra. To co zadania informacje. Gold nugget, dobra. Gold nugget te wezmę, mam miejsce, czemu nie? Łopata ironowa, dobra, wezmę. Łopata ironowa musi przydać mi, tego w sumie wezmę ją. Co coś jest? Oj, przepraszam, zniszczyłem obrazek, już ją naprawiam, poczekajcie chwilę. Pyk, o. Oj. Macie lepszy obraz teraz, nie ma za co. W ogóle tutaj patrzcie, to jest jakby oni kopali tam dalej, ale po prostu zaczęli dopiero. Ej, oni normalnie się tu, lantern, oni się normalnie rozwijają tutaj, oni sobie po prostu kopią. A co jest tutaj? Coś to tak zawaliło po prostu im, czy coś tu kryte jest? Nie, po prostu zawaliło mi tak. Jo, ale zarąbiste! Ale zarąbiste rzeczy są, oni normalnie w jaskiniach się budują, czy coś jest? Nie, kurde, myślę, że coś fajnego to będzie. O, zobacz co jest dalej, tu jeszcze nie rozbudowali się do końca. To jest dalej ten Lumi w ogóle.
ogóle. To jest karpet? Tak, to jest karpet, bo to nie, to niepotrzebne jest. To walą. Dobra, czyli mogę w sumie tylko za ten. Za leder emerald. Dobra, to w sumie zrobię to. Zrobię to, bo potrzebujemy tego emeralda jednego. Siema kumplu. O, jesteś tutaj, dobra. Masz. Daj emeralda. Big, dziękuję. Dziękuję za emeralda. Przyda mi się. Jak będę miał więcej, to. Tam. Dobra, taką tu zostanie. Taką tu zostanie. Zobaczcie, co jest na dole, bo oni tu na dole coś się kopali. Co by to mi się dało? Macie takie jeszcze piętro jedno? Czy może. O! Są tutaj. Chcesz się bić? Czy ty chcesz się bić ze mną? No chyba się bić ze mną, co? Czy nie za bardzo? Nie jestem pewny. Czy tutaj bloki na wszelki? Czy ty chcesz się bić? Nie chcesz. Sir! On się nazywa Sir, dobra. O, ale fajnie, że nie chcesz się bić, bo był to problem zabić go w sobie w tym miejscu. What? Wy... Jo! Wy że ze mnie jajca robicie? Jak oni tu prawdziwą kolonię odwalili? Oni tu mają... Nie, szacun, po prostu szacun, to jest kozackie, co to widzę. To jest, kopacie, to jest wielkie w ogóle. Oho! Co tu golemy robi? Ej, może jakieś skarpy są. Co to jest? Empty mam, nie wiem, panie. Co się stało w tym miejscu? Mogę to zniszczyć? O, naprawiłem wam, trzymajcie dobrze, nie zawsze nie zbuguję. Czy masz te skarby? Okej, okay, to jest zagrodzone, bo tam jeszcze nie kopali. Na dole będę kopać dalej. Ja pitole, oni normalnie podziemne domy robią, podziemną kolonię robią i rozbudowują się jeszcze bardziej. Ale to jest świetne, naprawdę. Pierwsze coś takiego w Minecraftie widzę. Ale kozackie. No to są hacjenty na samym, tak? Dobra, to chodźmy tych hacjentów, bo może mogę to być jakiś fajny temat, no. Czy narkoza nie chcę. Co by takie biedne rzeczy macie? Czy może będą... Okej, dziękuję. Przyda się. Coś jeszcze fajnego macie? Łopata w sumie, do łopaty wezmę. Coś więcej? Jakieś fajne, o kurde. No to małe nie jest, dobra. Najpierw sprawdźmy to całe miejsce tutaj. Jo pitole, to się tak rozciąga mocno? Ej, to jest ogromne, naprawdę, dobra. Zostało nam tamto miejsce, chyba coś się przegapiłem z tyłu. Zaraz się wrócimy, patrzcie na minimapie. Patrzcie ile tego jest. To jest chore, dobra, tutaj co jest? A To więzienie jest? O, kilo. To więzienie, kilofa nie chcę w sumie. To jest więzienie, czy no i tak po prostu takie pokoiki dziwne mają. Nie chyba pokoiki, bo jakby to było więzienie, to raczej było to jakieś takie, wiecie. Wiecie coś, a to nie mam nic, dobra. No i takie pokoiki, dobra, mniejsza. Widzę, że niektórym się trochę gorzej żyje tutaj. Niektórym się gorzej żyje. Czemu tu jest? What? O, ten typ tu pilnuje i będzie chyba jakiś problem się dzieje, to on tu robi. O, uciekają wszyscy, dobra. Gdzie tu uciekasz, gościu? Tam nie ma ucieczki, koło kuplu. O! Ło, nawet wody mają tak za kratami jakoś taką. Dobra, tu jest. O! Ło! Stone cutter. To ona może łatwo skratować, tak? Sprawdźmy. Stone. K-u. Dobra, jak to się kartuje? Ta, to się łatwo kroi. Nie, to ja nie chcę zbierać, bo tylko mi zajmie się taki punku. To jest jeden żelaza, więc mniejsze. O, to sobie wezmę. To się mi przyda. Czy będzie tu może jakieś skrzynki? Nie, tu skrzynek nie macie. Cokolwiek nie ma, to skrzynki? No dobra. Widzę, że w takim miejscu za bardzo nic ciekawego nie ma. Dlatego raczej, jak takie coś jeszcze jedno zobaczymy, to do niego nie wejdziemy. Ale póki co tu jesteśmy, to pozwiedzajmy, zobaczmy, wszystko się da. O, tu nic nie ma, dobra. Czyli wiedzieliśmy praktycznie wszystko. Villager has died. Jak to? Gdzie ty padłeś, gość? Co się zabiło? Co ty? No to byłem? Byłem chyba, nie? Tak, byłem tutaj, dobra. Wejście jest stąd chyba, tak. Dobrze, to jest stąd. Ja tych golemów nawalać nie będę. Tu jeszcze chyba nie byłem, nie? Tak, tu jeszcze nie byłem, dobra. Możemy sobie zabrać stąd itemki jakieś. Ty selasz? Czemu ty zakochany jesteś? Halo? Ty, o kurde, jak mu to zabiegło. Dwa emeraldy w skrzyni miał, jo! Co za powalony typo! Dwa emeraldy w skrzynce, a ty coś selasz? What? Takie fajne rzeczy, dobra. Kotek! No siema kotku, dobra, on się boi, to mniejsza tylko kotka. Nie, no macie coś tu więcej? Nie. Tam jest znowu zamurowo. Tam jest coś, czekaj, ja tam chcę zobaczyć, co tam jest. Czy tam? Nie, tu nic nie ma, dobra. Myślałem, że tam jakiś dungeon będzie, ale widzę, że nie za bardzo. A tu macie znowu stół alchemiczny, więc sobie z tego wezmę. Coś z tym razem jest. O! Tym razem jest jakieś przejście większe zbudowane. Ty, ale oni się naprawdę rozbudowują tak strasznie mocno. No i to nic nie ma, dobra. Czyli w sumie tyle. Więcej szukać tu nic nie będę. Wychodzimy na zewnątrz. Teraz trzeba oczywiście znaleźć drogę na zewnątrz, co nie będzie takie proste, wydaje mi się. Chyba muszę pójść tu po prawo. O! Mamy, dobra. Są schody. Nie więcej szukać tam nie będę. Przygód. Nie ma sensu. Idziemy stąd. Nie wiem, co było, zadziwne dźwięki. Trochę straszne. Ale mnie to nie interesuje. Ja stąd jedę. O, dobra, jest stąd widzę. What? Ale się nawalają! Jak się nawalają? Dobrze, golem, wali ich! Wali golem! A ich nawala! Ale ich nawala! Dobrze! Ole ich rozwala! Wali golem! Dawaj, naeb go! Pik!
No i po co do wioski przychodzili frajerze? Bo do wioski nie przychodzi gnoj jeden. Co ty sobie myślałeś? Ło! Co tam jest? Ej, dobra. Ja tam zaraz pójdę. Zaraz, najpierw chcę domki zwiedzić. Macie skrzynki? Co to jest? A dobra, to już widziałem. To jest nic ciekawego, bo się tego otworzyć nie da. Ewentualnie może byś chciał później użyć tego w jakiś sposób. Chyba, sorry, że się obudziłem, kumplu. Chciałem zobaczyć, czy handlujesz, nie? Macie takie skrzynki? O! Emerald! What? Dziękuję. A co to jest? Blast Furnace. Nie, to ja nie chcę. Nie ma co, skrzynki naprawdę? Kowal trochę jest. Skrzynki nie ma. Taki pięknego tu kowala macie. Tak, kowal bez skrzynki to nie kowal. Dobra, co my to mamy? No! To nie są żarty, panowie i panie. Dobra, bierzemy sobie to. Barbum. I mamy tarczę. Teraz mogę się bronić tarczą. Siema, kumplu. Pyk. O, nie trafiłeś. Pyk. O, oj, coś nie pykło. Dobrze, strzelajcie się, frajerzy. Pyk, pyk, pyk. Bum. Dobra. Pyk, pyk. Dobrze, strzelaj go. Dobrze, teraz ty giniesz. Było. No, jak to? Nie zaliczyło? Dobra. Więcej ich? Bo chodźcie, ty gnoje. 21 level mam. Not today, thank you. Oh yeah. Pyk, 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 pyk. Dobra. Czym się zbiera o to szybciej? Się zbiera czymś to szybciej? Nie, no, chyba wszystkim tak samo. No, chyba też wszystkim tak samo. Dobra, to ręką mnie zbiera po prostu. No, to jest masa żarcia, nie? Tak, dobra, smutno to marnować. Wydaje mi się, że smutno to marnować. Nie chcę to zostawiać. Wolę wziąć ze sobą. Będziemy mieć żarcia do końca życia. Dobra, zobaczcie teraz, co to jest tam. Co to w ogóle jest? Bo są jakieś inne domki. One jakieś takie tartaki mają. O, co to jest? Jo! Ej, chory jesteś, kumplu. Ja muszę wszystkie te tartaki odwiedzić teraz. Co to jest? Co za miejsce? Co jest to? What? Jakiś... O, dobra. Invisibility cape. Wow! Ale co rąbiste. Ale to jest... Au, 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 au. Dobra, spokojnie. Pali mi gnoj jeden. Dobra, muszę schować ten jakiś, bo mam duży śmietnik. Dobra, wezmę wszystkie te angoty. O, takie rzeczy. Pchyłam tutaj. Co jest? Dźwięk dziwny był? Dobra. Rzeczy więcej jest? Oczywiście, biorę wszystkie ingoty. Biorę wszystko, co jest. Jo! Breaking, dobra. Muszę to jakoś załatwić w sumie ładnie. Zrobię może tak i zbiorę to. Może, mam nadzieję, że nie... Dobra, nie spadło, jest git. Teraz musimy oczywiście wziąć o to. Tylko, żeby to wziąć, to ja muszę jakoś to odgrodzić, przynajmniej trochę. No, wezmę sobie tego trochę. W sumie tego trochę też wezmę. I to o ładnie odgrodzę. Dobra, teraz nie powinno się spalić, mam nadzieję. Pyk, no mamy, jest! Co to jest w ogóle? Crying Obsidian. Mogę to wykopać z tego, co widzę. A nie mam powiedzieć, co jest Crying Obsidian. Dobra. Obsidianu aż tak na ten moment nie potrzebuję. Dopóki Ender Pearl nie będziemy mieć, no to Obsidian nie ma sensu. Dlatego... O kurde. No, kumplu, ci powiem tak. Współczuję. Dobra, będę bohaterem! Pum! 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 Nie zabijecie biednego villagera. No i nara. Villager jest safe. Może sobie pójść. Nie ma za co. Ja zabijam potwory. O tak, ej, jak on mnie trafił? Przecież zablokowałem. No teraz mi bloko, pyk, spadaj gnoju. Dobra, co my tu mamy? Tam jest stary, dobra, najpierw sobie pójść na górę. Okej, okay. Oj, pff. Dzięki. Dzięki, kumplu, dzięki, dzięki, dobra. Jak nie tak, to wejdę tak. Jest to skrzynka, jest skrzynka. Lunar Knowledge Book, o kurde. Ej, artist, artifatili, dobra. Czy ja mogę? Lunar Damage. Co to za rzeczy są? Aha, czy to jest takie coś, że daje mi darmowe ten. Dobra, to przerobię na te, na sztaby, bo to mi tylko będzie miejsce zajmować, dodatkowego niepotrzebnie. To oczywiście zbieram, więc schowam tutaj. To mogę schować tutaj, w sumie, no dobra, nie będzie i tak. Okej, okay, co my tu mamy więcej? Oczywiście biorę sobie wszystko, co to jest. Mending. To będzie można może wyjąć. Curse of Vanishing, okej. Okay. Mending, okej. Okay. Też na mending mogło się mega mi przydać, bo jeżeli będę mógł ulepszenia wyjmować, potem wlepieć do czegoś innego, ten mending może być totalnie kozacki. Dobra, musimy zejść na dół. A, i jeszcze jeden tartak jest tam, to ja bym tam poszedł tam w tym kierunku najpierw. Tylko jak tam się dostać, to dobra, no, powiedzmy, że zlecę na razie. Zrobię tak i, no, będzie już tutaj pójdę. Tutaj się podbuduję i jesteśmy na górze. Dobra, nie ma skrzynki? Co to jest to? Repair disenchant. What? Ej. Aha! Aż jakbym miał książkę, to by zadziałało? Chyba, wezmę to, to jest ciekawe. To się może przydać bardzo. Fajne, że tu macie. Czy ty kumplu coś sprzedajesz? Nie sprzedajesz, dobra. To nie. Nie chcę gadać, to nie, spadaj. Co wy tu macie? Macie coś pod wodą? Nie za bardzo. Dobra. Tam coś jest może? Co to jest? A Blast Furnace jest po prostu. Nie, to mnie nie jara. Ty coś celasz? Uuu, niego może za ten, za ziemnioki ogarnąć po prostu sobie tego, dużo emeraldów. To jest akurat fajnie, dobra, co za leder, to mnie póki co to nie interesuje. Mamy także emeraldów. Leder tip, dobra, tego nie chcę, nie potrzebuję. Nie będę tego zbierał. O, jaki słodki kotek, dobra. Co ty masz, kumplu? Żelazo, siema. Tu. Dobra, wezmę sobie jeszcze łopatę, przyda mi się.
Te łopaty bym połączył. No i mam wytrzymałą łopatę całą. Upgrade gear, dobra, to wezmę, bo nie wiem co to jest, czego to jest. Ale to może się przydać. Fajnej tenki, dobra. Tu coś mamy ciekawego? Skrzynka jakaś? Nie. Tu może skrzynka? O, tu skrzynka już jest. No i kupa w szynce, ale żarcie. Ej, to chyba tyle w tej wiosce. Więcej ciekawego nie ma. Czy na górę jeszcze mógł pójść po tą tartę, jak jest właśnie, co tam pójdę, dlatego pójdę tam. Ale nie powiem, że zwiedzanie się opłaciło. Fajne itemki zdobyliśmy. Może nie takie, które byśmy nosili od razu i w ogóle, i byśmy byli jakimiś kozakami czy coś, ale itemki, które mogą później nam bardzo dużo dać. Dlatego fajnie, cieszę się, bo wiem, że jak właśnie grałem kiedyś na modach, to bardzo przydawało się właśnie znajdowanie itemów z fajnymi ulepszeniami i potem właśnie zdejmowanie ulepszeń i potem dodawanie do jakiejś fajnej zbroi. Jaki ładny teren. Kurde, nawet tu w sumie mógł się osiedlić, ale dobra, nie ma takiego miejsca fajnego do siedzenia tutaj. Dobra, to już mamy, nie będę brał drugiego, ale skrzyneczką nie pogardzę. Okej, golden apple bardzo fajnie, nawet dwa. I w sumie nic więcej stąd nie chcę, to nie wiem, walnę to i biorę sobie to tylko i tak. Nic więcej się stąd nie przyda. Tu może coś? Co za domek? Jak ten dom stoi? Wow, podwyższenie ten domek ma fajne. Ale fajowy. Może w tych domkach będzie coś. Dobra, może ja do domku wchodzić nie będę, proszę takich większych, tych małych wchodzić nie będę. Siema kumplu. O, na jakieś kupę dajesz. Ty masz, też masz kupę. No bo to nic nie jest od ciebie. Najbardziej te tartaki mnie interesują. To mogą być jakieś ulepszone itemki fajne. To jest duży domek, to schodzi do niego. Kurde, te krzaki mi przeszkadzają. Czyli bym szedł do niego, o. Diamenty? Tak po prostu. Diamenty w szynce po prostu. What? Nie, naprawdę. No, wale może to. Okej. Diamenty tak po prostu w szynce. Nie wierzę. Ty to zarąbiście. Ej, fajnie, że to przyszedłem, dobra. Widzicie? Jakbym tu nie przyszedł, to bym diaksów nie miał. I po co iść do jaskini? Po co kopać 20 minut jaksy, skoro można się poprzychodzić, pozwiedzać, ja, ale to jest ładnie. Pozwiedzać i znaleźć fajne itemy ulepszone, plus jeszcze diamenty. Czemu nie? Dobra, to jest jakiś taki wyższy domek. O, co ty blokujesz mi? Ja to chcę otworzyć. Ale jabłek, kurde, to ja sobie wezmę te jabłka, bo jabłka są zawsze fajne. Iron helmet. W sumie spoko opcja, ale mam już iron helmet. No mogę sobie go naprawić niby tamtym. No dobra, wezmę póki co. Niech będzie. Kiedyś się przyda. Pewnie. Do czegoś. Znowu to samo. No i chyba byśmy wszędzie się dało. Tak, by wszędzie się dało. Teraz możemy decydować, gdzie idziemy. Tam jest znowu jakiś biom górzysty. I czy tu coś ciekawego jest? No lawa, to raczej nieinteresujące. Jakiś biom, który też jest w ogóle nieinteresujący, bo nic im ciekawego nie widzę. No, to jest już bardziej interesujące. Ja tam pójdę. Wiecie co, zrobimy tak, że pójdę tutaj, a potem pójdę tutaj. Tak zrobimy teraz, że tak zrobimy, chyba tak pójdziemy. A co to jest tutaj? To jest lawa? Tak, czemu to lawa wygląda jak strzałka? Lawa wygląda jak strzałka, co jest? Nie, dobra, śmiesznie. Na razie nie wejdziemy iść, bo widzę, że to jest wioska, ale to jest po prostu wioska, nic więcej. Pójdziemy raczej w tym kierunku, że właśnie pójdziemy najpierw tutaj, dlatego set temporary waypoint i idziemy w tym kierunku. Potem pójdziemy wyżej i tam jest jakiś, nie wiem, arena duża. Mam nadzieję, że tam nie będzie jakiś bossa. Kurde, ale tipsa dostałem dużo. Mam nadzieję, że tam jakiegoś bossa nie będzie, bo jakbyś jakiś boss nagle odpalił, byśmy musieli z nim walczyć, to nie wiem, czym sobie poradził. Pewnie nie, pewnie nie. Na pewno przydałby się łuk. Do jakichś ciężkich walk łuk mógłby właśnie sprawić, żebyśmy tak lekko ścitowali sobie walki niektóre, byśmy mogli jakoś tak, nie wiem, pogować bossa. Co to jest? Squidy po prostu. Tylko tak dziwnie wyglądają bardzo. Ja tu pójdę. Czemu te squidy się świecą? No, ale się świecą! Ja pitole! Ale czemu one się świecą? Czy one mi zrobią krzywdę? Wow, one... Glow squid! Wow. Co z niego lota? Co lata z niego fajnego? Chyba mam trochę miejsca takiego punku, teraz może... To jest to squid. Dwa, lotnie coś z siebie. Co jest z lota? Glow eye! Ała! Co jest? A, dobra, powietrze! Już? Tak szybko? What? Tak szybko, kumplu? Co jest? Dobra. Ale tu nic nie widać. Muszę dzwonić trochę miejsca takiego punku, muszę coś wywalić, dobra. Nie wiem, to wywalę, w sumie to kraty jeszcze, to mogę wywalić i tyle. To mogę się wywalić, dobra. I weźmy te squidy, rozwalmy. Weźmy te squidy, ja chcę z nich te itemsy. Dawaj te itemsy, dobra. Coś jeszcze? Co za dźwięk był dziwny? Słyszałem jakiś taki dziwny dźwięk bardzo. Takiego zombiaka jakby. Dobra, squid rozwalony. Tam coś ma na dole, jest, zaraz powiem, co tam jest. Tylko najpierw trzeba trochę pooddychać sobie. Co my tu na dole mamy, co? Co tu jest? Ale to jest dziwna woda, ja pitole. Co w ogóle to jest oto? Sea pickle, dobra. Rozwalę tego squida jeszcze, bo nie wiem, co one dokładnie dają ciekawego, ale to może być przydatne, co oni dają. Dobra, to chyba tyle. Możemy iść stąd, tak. Możemy raczej stąd iść. Ała, ała, ała. Pierwsza z tego fajnej jaskini nie widziałem. Dostaliśmy glow ink sack. Zaraz zobaczę, co się z tego robi. Może coś fajnego się z tego robi. O, pójdźmy tutaj i zobaczmy. Glow ink. Dobra, to było jakoś tak. Co się z tego robi? Glow item frame. Okej, dobra. A potion of piercing vision. Co to robi?
Co robi? Co robi Potion of Piercing? Dobra, czyli na pewno będziemy mogli po pierwsze ozdabiać tym chatę bardzo ładnie, bo będą obrazy świecić, to będzie strasznie ładne. A następna rzecz, którą będziemy mogli zrobić, to puty z Piercing Vision. Nie wiem, co Piercing Vision zrobi, może będziemy widzieć wszystkie moby przez ściany. Albo może będziemy rudy przez ściany widzieć, jo. To było OP. Dobra, to co na razie zostawiam, nie będę marnował tego, bo to może być zarąbiste. I jak będziemy mieli... Już tam, znaczy będziemy mieli, w sumie poty już możemy robić, nie? Ale tam chyba Blaze Rodę będziemy musieli do tego mieć, więc jak będziemy mieli już właśnie materiały wszystkie, to zrobimy z tego potkę i zobaczymy, czy to jest w ogóle warp. Jeżeli to nie jest warp, ta potka po prostu jest słaba, jest, nie wiem, jakieś kupę robi totalną, no to zmarnujemy to wszystko na wygląd. Będziemy mieć fajne obrazy w chacie w przyszłości. Dlatego spoko! Oh yeah! Idziemy do twierdzy! Jeżeli to jest twierdza, w której byliśmy, już to zrobimy po prostu na szybko. Ja po prostu zbiorę z nich skrzynki, bo wiadomo, jak sobie zawsze mogą być w tej skrzynce, co to? Celery crop, okej, okay, dobra. Nie chcę tego, to jest warzywo. Warzyw się nie je, warzywa są niedobre. Nie no, jecie warzywa, że są dobre. Bardzo wam polecam, znaleźć sobie takie warzywa, które po prostu lubicie, je jeść, wtedy będziecie zdrowi. Nie musicie jeść warzyw, które nie lubicie, nie? Warzyw jest bardzo dużo. Po prostu wybierzcie sobie swoje ulubione warzywo. Czy ja idę dobrze? Gdzie jest to miejsce, gdzie ja chciałem pójść? A, ja przeszedłem przez to miejsce. Dobra, wiecie co? Wywalone. Idziemy tutaj walić tą twierdzę, tak jakby tam, tak już byliśmy tam raz, więc mniejsza. Może się wrócimy do niej później. O kurde, ale to jest fajny lasek. No to jest taki fajny lasek. Czyli niby nie chciał bardziej tu mieszkać, ale ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Dobra, co my tu mamy? Co to jest? Jakaś dziwna twierdza taka mała. Coś takiego. No ale co do warzyw, to właśnie zbierzcie sobie jakieś warzywa, które lubicie i jedźcie, gdy będziecie zdrowsi. Dobra, tu jest zombiaki. Okej, okay, to jest jakiś mały dungon. Tak, to jest jakiś mały dungon. Siema. Nie wiem, co ty kompo robisz, czemu tu sam jesteś, ale dzień dobry. A, to dlatego ty sam jesteś. No to już nikogo tu więcej nie będzie. Mamy w sumie spoko rzeczy. Tego Diamond Horse już nie będę brał, no bo nie wiem, po co mi to jest, szczerze. No bo pójdę tędy, bo on jest rozwalony przynajmniej. Dzień dobry. Skrzyneczka, nagrodę. O, emeraldziki. Sharpness 3. Dobra, to ja chcę to wziąć. Właśnie, jak już mam książkę w sumie tutaj, sobie testa zrobimy. Testa sobie zrobimy. Czyli jak zrobię tak... O, wywalę sobie tą książkę. Działa! Jojoj! Ale... Dobra, kozacko. Kozacko. To w sumie zrobię tak. Bo ja nie potrzebuję tam tego złotego, tej złotej kupy. Curse of Vanishing. Nie wiem, co jest Curse of Vanishing, dlatego wydaje mi się po prostu item znika czasami. To jest znowu mending. Weźmy sobie ten mending. Gdzie jest moja... Gdzie moja tam? Czy mi się dwie zepsuły naraz? Książki? No dobra, trudno, mniejsza. Tak wiemy, że to jest kozackie. Dlatego bierzemy to. Weźmy sobie to. A właśnie w sumie, bo możemy chyba zrobić ten diamentowy ten. Czy nie możemy? Nie, nie możemy. Potrzeba jeszcze dwóch diamentów, po prostu co pamiętam. Tak, dwóch diamentów będzie potrzeba jeszcze. No to nie zrobimy dawa. Mniejsza, trudno. Schowajmy to, co tu możemy schować, to schowajmy. To w sumie też trochę schowam. No i się już tam miejsce zrobiło. Git. Weźmy to jeszcze stąd. Dobra. Możemy iść dalej. Tam jest ładna wioska. Czy ja sam zginę, jak spadnę? Nie, raczej nie. Pyk, nie zginął. Dobra. Ciemo! Ciemo, kumplu! Pozwól mi zjeść do końca, co? Pozwól mi zjeść, kurde, chciałem się najeść! Głodny byłem! Z szacunkiem trochę! Gnoju. Dobra, tędy schodzimy, na dół. Zobacz, co to jest. Co to jest to? Czy wy tam macie... Czy wy kolejną bazę macie? Macie takie skrzynki? A ty... Ej! Złodziej! A nie, to jest złodziej? Uuuu, Diamond Helmet za 16 tych, o kurde. Epic Bundle, Mythic Bundle, Legendary Bundle, Stone Sword, Stone Axe, co? O co tu chodzi? Blaze Rod. Ej, co to jest o to? Ej, wziąłeś ktoś coś z tej? Unheerizy the Wandering Trader, okej, okay, dobra. Czy ja mogę? Dobra, ja muszę coś kupić od ciebie. Wezmę Epic Bundle. Daj mi Epic Bundle. I co teraz? Mogę to tworzyć? Co mogę z tym zrobić? Co się z tym robi? Epic... Bundle. Nic nie mogę z tym zrobić? Right, Epic Bundle. Nie wiem, co to jest. To jest jakieś epickie coś dobrego? A co, gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra, gościu, nie wiem, kim ty jesteś, co ty jesteś, ale jak tu stoisz, to pozwól, że ja cię trochę bloknę, nie? Nie wyjdzie stąd, bo nie masz ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy to jest jakiś oszust, czy o co chodzi, ale jakbym mógł na szybko... Ała! Spadaj! Co ja mogę na szybko? Mogę szybko, bo to jest typo, który właśnie robi coś takiego fajnego. Patrz. Ja zrobię tak, pyk. Chodźcie tutaj. Pum. No i teraz selnę mu to. Gdzie ty jesteś? To jesteś ty? Dawaj. Pyk! No i zdobyliśmy za darmo ten. Więcej chcę. Pyk, więcej. Więcej. Pyk, dobra, dzięki. I ty więcej już nie mogę. Mam 17. Dobra. Nie wiem, czy coś tu więcej zrobić. Kupić coś od niego. Nie będę nic tylko po, bo nie wiem, czy to jest. Czy jest warf w ogóle. Nie wiem, co to robi nawet. Dobra, spadaj z tym gnoju. Slime!
O, cześć, stajnie. Dzień dobry, co tam u ciebie? O, o przepraszam. Przepraszam, stajnie. Szkoda, że nie daje przynajmniej stajnie bala. To jest teleport, właśnie! Mamy teleport! Ło, dobra. To jest właśnie teleport i możemy się teleportować. Ja bym w sumie... Znaczy, ten teleport jest blisko naszej chaty, tak? To ja bym sobie go zostawił. Jak on się nazywa w ogóle? Mogę go nazwać jakoś? Na przykład pupa? Nie, to jest szukanie. A mogę zmienić nazwę tego czy coś? Czy nie mogę? Nie mogę. Jak mogę coś z tym zrobić? Jakąś nazwę to tak dać czy coś? Ale dobra, mamy teleport. Będziemy mogli tu jakiegoś takiego innego, tego samego teleportu tepnąć się tutaj za level. Oczywiście zależy, jak odległość, to tyle levela damy. Ale raczej level problem nie będzie, no chyba że byśmy padli, no to byłoby wtedy problem, tak? Ale nie planuję paść. Nie planuję paść, dobra. Ja się może leczę, bo... Myślę, nie planuję paść, bym zaraz padł pewnie, jakby coś nie walnęło. Co to te creepery robią? Creeper, weź i co? Co wy tu odwalacie? O co, co mi tu odwalają? Ej, ta wioska ma coś nie tak. Dread Kelp. Okej, wiedziałem, że tak się stanie, ale myślałem, że ten creeper nie zauważy mnie. Co mnie zauważył? Czemu golem mnie nie obroniłeś? No czemu mnie nie obroniłeś golem? Co my tu mamy? Nic nie mamy. Dobra, w tych domkach... O, ale dziwny domek, to jest piętrowy domek? Tego nie widziałem, chcę to zobaczyć, wejść do niego. Co to jest? Tak, piętrowy domek. A, śmieszny domek, macie coś na górze? Słuchajcie, co za głupi domek? Czym to jest? Zbudowaliście piętro tylko, żeby mieć balkon? Co za głupota? Mniejsza. Ktoś mówi, że specjalnie po drabinie wchodzi, żeby na balkon pójść. Ale dobra, chodźmy tutaj. To mnie ciekawi najbardziej. Co to jest w ogóle? To jest interesujące. Aha! Czy wam się ludzie zalała ta? Czy mogę uratować was? Tak mogę. A, nie do końca was uratowałem. Dobra, tak? Teraz uratowałem już was? Skąd się ta woda bierze? Co? Tutaj ktoś wla wodę? Gdzieś tutaj, o? Ty, no nie wiem, gdzie ktoś tą wodę wlał szczerze. O nie, bo się tu woda prawdziwa wleje, nie. Ja bloków w ogóle nie mam za bardzo. Mam jakieś bloki? No nie mam, dobra, zbiorę tych bloków może. To jest w ogóle to? Salt ore. What? Sól? Kurde, sól. Dobra, co mogę zrobić z soli? Uuu! Cirirello. Cheese! Możemy ser zrobić. Noodle. O, możemy zrobić makaron. Salsa. Dobra, żarcie się robi z soli. Okej, czyli sol jest do żarci. Fajnie. No ale ja nie potrzebuję soli teraz, bo żarcia nie planować nie będę robić. Jak zajmiemy żarciem, będziemy się jakiś żarcie robić, gotowanie robić, czy coś takiego, to wtedy pozbieramy sobie soli trochę. No ale o co tu chodzi? Jaki to jest problem? Jak wam się to zalało, co? W jaki sposób się zostało? No, ja chcę tam zejść, tak czy siak. Padnę, jak tak zejdę tam na dół? Czy naprawdę wszędzie jest woda? Okej, tu nie ma wody. Ja pitole, im się to wszystko zalało. Nie, dobra, ja stąd idę, nie ma sensu. Nie będę pływał po tym wielkim labiryncie człowieku ich, który jest cały w wodzie. Nie ma opcji. Podziękuję. Co za dźwięki? To jest straszne, nie powiem. Trochę mnie to martwi, dlatego chcę stąd pójść. Straszne dźwięki, dobra. No zalało wam się to, tak? No ja nic z tym nie zrobię, trudno. Szkoda trochę, ale cóż, trudno się mówi, dobra. Czym co więcej mamy? Na pewno bym poszedł spać z chęcią. A, to jest golem blisko. Chodźmy spać koło... No, to nie ma łóżka. Chodźmy spać koło golema. To możemy w sumie pójść tutaj. Będziemy tutaj mieli łóżeczko, dobra. I stąd! Ty tu nie miłosiuj się tutaj, gnoju. Ja tu chcę pójść spać. To jest moje łóżko do spania, moje. Okej. Okay. Dzień dobry. Co my tu mamy? Dalej, ciekawego. Czy to coś ciekawego jest, co mogliśmy po prostu pójść dalej i zwiedzać? Co to jest o to? No, to nie wygląda jak coś normalnego, tak? Oto on. Ta pani powiem, że jest mega przydatna. Pójdźmy tam. Tam jest coś dziwnego. Create temporary waypoint. Chcę tam pójść. Tam jest coś ciekawego. No, tego soli zbierać nie będę, no po co? I zwiedzimy sobie te miejsce. Oby tam coś fajnego było. No i że takie są, nie wiem, jakieś takie domki dziwne czy coś takiego. O! A co my tu mamy? Co to? No nie, to jest ten dungeon. Dobra, ja nie idę do tego dungeonu na razie. Nie chcę do tego dungeonu, bo już nie byliśmy i tam, no niby diaksy mogą być, no ale tam jest dużo roboty, żeby te diaksy zdobyć, nie? To też niekoniecznie one muszą być. Dlatego, dopóki nie będę jakoś tak mega ich potrzebował, o dynia, nie będę mógł tak się mega potrzebował i to nie będę na razie tam szedł, nie ma sensu. A to są grzyby chyba, tak, to są grzyby. A my idziemy tak, dobrze, zaraz tu będziemy w sumie. Mam nadzieję, że to co widziałem to nie były po prostu jakieś grzyby takie dziwne. Nie, już widzę budynek jeden. Czy jakieś ruiny po prostu są chyba. Dobra, coś ciekawe. A, to takie, a nie, chwila, okej, dobra, widzę, że póki co jest ciekawie. Co my tutaj? Pulper, dobra, to jest tarakota. Tarakota chyba się łatwo robi, znaczy nie wiem, czy się łatwo robi, ale wydaje mi się, że powinno. No to jest tarakota, tak, więc na razie nie będę miał problem, tego zbierać się nie będę. No, to wezmę. Siodło w sumie. Chyba siodło w sumie mogę wziąć, czemu nie? Jak znajdziemy konia, nasze będziemy mogli podróżować szybciej. A jabłka mam, nie? Więc go nakarmię bez problemu. To coś mamy? No mogę te ingoty niby wziąć, nie? Zawsze mogę coś wziąć w sumie, ten koło przyda się do czegoś. Tej farby zbierać nie będę, bo nie wydaje mi się, że to miałby sens jakiś.
Chyba tyle. Też jakiś budynek mały jest, może coś nie będzie. Jakieś przejście? Dobra. Nie ma nic. Pusto. Nic ciekawego, dobra. Czy to było po prostu ruiny? Tak wyglądają ruiny, okej. No. Chcę tam pójść. A to co to? Gdzie tu byłem? Nie, tu nigdy nie byłem. O kurde. Ej, dobra. Coś ciekawego? Znowu strzałka. A mimo to jest po prostu wylewająca się lawa, okej. Ale to w ogóle ładnie musi być o tutaj w tym miejscu. No. Może jednak zastanowimy się nad zmianą mieszkania. No, tu jest coś dziwnego. Nie wiem, czemu to jest. Czy po prostu to jest pewnie płytko, dlatego tak jest. Okej, na razie idziemy tutaj. Pójdziemy tutaj, create a temporary waypoint i potem pójdziemy tutaj. Tak mi się wydaje. I tam na pewno znajdziemy coś ciekawego. Dlatego idziemy. Tu zjadłem w sumie coś. Dawaj mi tu chlebka. Chlebek. Dobra, lecimy. Pyk. Okej. Średnio mi to wyszło, ale trochę wyszło. O! Balon! Latający balon! Ja pitole! Johoho! Twierdza jakaś wielka i latający balon. A tam co jest? To chyba drzewo jest, dobra, nieważne. Wow, tam też coś jest. Co to za rzecz? Dobra, lecimy tam do któregoś z tych na pewno. Mam masę jeszcze do tego zwiedzenia. Tam coś jest dziwnego latającego. Ale jak ja tam wejdę? Znaczy tam jest dookoła woda, nie wiem, to mogę zaskoczyć. Dobra, zbieram dirta. Ile tam staków ja będę musiał mieć? Kurde, nie wiem, 3 staki? 3 staki zbiorę na wszelki wypadek. Dobra, zbieramy 3 staki. Na szczęście mamy 3 opaty. Dobrze, że te opaty zbieram. Teraz się przydadzą. Zbieramy. Macie szybki timelapse. Razy 2 z zbierania tirta. Ciekawe! Dobra, tyle dirta nam styknie. Mamy prawie 3 staki, ale ja jeszcze dowalę sobie trochę właśnie drewna w sumie. Wziąłem trochę drewna razem z tym dirtem. Tak na wszelki wypadek, jakby coś się jednak wydarzyło złego, żeby nam brakło bloków, to szybko sobie przerobimy drewno i będzie, raczej nam powinno styknąć wtedy. Tak mi się wydaje. Tam jest jeszcze jeden balon. Okej, zrobimy najpierw z tym balonem. Oby się to udało. No, trochę się boję, że możemy nie styknąć tego. Dobra, wezmę jeszcze trochę drewna. 4 drewna zbiorę. Tak na wszelki. Nie wiadomo, co nam przyniesie po prostu to. Tego, czy drewno się kopiuje? Jak ja tak kopię, to wypada niby, ale też potem znowu mogę je wykopać. No, mniejsza. Nie wiem, co się z tym dzieje, ważne, że drewno wypada i mamy je, okej. To trochę drewno jeszcze zostało. No i teraz powinno nam strasznie na pewno styknąć. Już się o to bać nie będę. Lecimy na górę. Lecimy na górę, tędy, zrobię po prostu tędy drogę. I zobaczymy, czy dosięgnę tutaj w ogóle na górę. I co tam w ogóle będzie? To mnie najbardziej interesuje. Jakieś fajne itemki, jakieś zarumpiste, enchanty, specjalna zbroja, broń, cokolwiek, nie? Wszystko może być. Bardzo mi to sobie ten balon. Przy okazji, żeby zobaczyć, co to w ogóle tu w okolicach mamy. Tam jest... A nie, to jest po prostu takie... po prostu dirt latający to jest chyba tak. Coś tam, tu nic nie mamy, ale tu mamy coś malutkiego i tu mamy coś ogromnego. Będę chciał tutaj pójść. Stwierdza, w której mogą być fajne itemsy. I tam jest oczywiście jeszcze jeden balon, ale jeszcze go nie widać. Póki co go nie widać. Dobra, jesteśmy prawie na poziomie balona. Jeszcze 20 klocków i możemy wziąć kierunkę. W sumie już mogę iść w jego kierunku, czemu nie? Obym tylko nie spadł. Proszę, impo, nie spadnij. Dobra, jak idę? Trzeba w lewo, dobra, jeszcze w lewo. Chodźmy w lewo. Dopóki trzymam shifta, teoretycznie nic nie powinno się wydarzyć złego. Oby. Dobra, jesteśmy mniej więcej na prostym. Dobra, trochę za bardzo przydobrzyłem w te lewo. Ale teraz powinno być git i... I lecimy w stronę balona. No, jesteśmy blisko, dobra, jeszcze trochę, dwa razy w prawo. I to, jeszcze raz w prawo, będziemy idealnie nad balonem, dobra. Teraz trochę do góry w sumie. A to brzydko wygląda. Ale to brzydko wygląda. No dobra, dalej, innego sposobu na razie na dostanie się do tego balona nie mamy, dobra. To mogę sobie otworzyć w sumie. Trochę się boję, dlatego zrobię tak. Coś tu ciekawego jest. No, nie mów mi, że tu nic nie ma tylko, błagam. Nie mów mi, że tu nic nie ma. Proszę. Proszę, nie mów mi, że tu nic nie ma. Niech tu będzie skrzynka. Cokolwiek. Skrzynka? Halo? Naprawdę, nic tu nie ma. Może coś na górze się kryje, dobra. Wejdę tu na górę. Tak na wszelki, zobaczmy. Jest tu skrzynka? Błagam, skrzynka. Czy tu będzie skrzynka? Dobra, tu jest, coś się otwiera. Masa tu jest wełny, nie? Zawsze można by tu wełnę pozbierać. Ale ja nadal liczę, że coś będzie. Naprawdę nic? Nic a nic? W takim całym balonie nic, naprawdę. Tak totalnie nic. O, w ogóle cały dirt poszedł. No to dobrze, że jednak zebrałem i te dodatkowe drewno też wziąłem sobie. Pójdę tu na górę, na ten balon. Chcę zobaczyć, czy na pewno to nic nie będzie. No, wychodzi na to, że nic tu nie będzie. Tam w ogóle świecą się jakieś rzeczy pod wodą, ale fajnych te rzeczy na razie. Naprawdę, ten balon nic nie ma. Skrzynki nic. Kompletnie.
Serio? Czemu tu jest ten? Książka? Skąd ta książka się to wzięła? Ja ją wywaliłem? Bo ją wywaliłem, bo niestety nie. I to gdzieś książka jest. Decorating your home. What? By Juice, dobra, no mam książkę niby. No nie, to nic nie ma. Zniszczyłem całe to. Brzydkie teraz jest mega. Ale to nic totalnie nie ma, dobra, no to pff. No to w sumie, nara gnoju. To nie mogę? O, no i tyle. Dobrej zabawy! Nara! Pyk! Uwielbiam to. O tak, dobra, chodźmy teraz do tej twierdzy w sumie. Tam jest jeszcze jeden balon. Chwalić te balony. Czuję się oszukany. Czuję się konkretnie oszukany. Specjalnie zbierałem sobie wszystko, żeby tylko pójść, żeby tylko sobie po prostu pójść na ten, na ten balon i zdobyć jakieś fajne itemki. No i to takie coś, nie? Takie coś, ja pitole. No smutne, no. Smutne. Jak oni mogli tak zrobić? Myślałem, że dostanę jakieś buty chmur i będę po prostu, nie wiem, skakać wyżej. Jakieś mieć powolne opadanie może. Albo nawet chwilę latać, nie wiem, cokolwiek, nie? Myślałem, że takie rzeczy po prostu byłem w stanie znaleźć. Dobra, no tu mamy zwykłą twierdzę, tak? To jest zwykła twierdza, dlatego pójdźmy do niej. Oła! Frejże, spadaj stąd. Tu mogło być Jax. Tego, czemu by... To nie... No właśnie, mówiłem. Co ja mówiłem? No właśnie, to mówiłem, że Jaxy tu będą, dlatego Jaxy biorę. Pau! Czemu tak dźwięki wydaje? Pau! O! Nie! Nie! What? What? Oj! No, no to... To tyle w sumie, no. Przynajmniej blok nie ucierpią. Przynajmniej tyle, dobra. Weźmy sobie to. To wywalę, bo niepotrzebne. I czy możemy wejść na górę? No, możemy, jak wejść na górę, to wejdźmy na górę. Pau! Pau! O nie! O! O nie, o nie, o nie! Nie! Nie, no nie wiesz, ja pitole, no naprawdę, naprawdę, naprawdę. No wiecie co? Zakończymy tutaj odcinek. Ja poza odcinkiem pójdę po tej temy i dalej będziemy tutaj jeszcze podróż, ewentualnie wrócimy do chaty i chciałbym jeszcze to miejsce zobaczyć, czy w ogóle coś jest. To jeszcze miejsce się sprawdzić, i ono być jakieś mega ładne, to nawet zastanawiam się nad tym, czym nie zamieszkać w tym miejscu. Ale zobaczę, wydaje mi się, że jakiś wymagany to nie będzie. Raczej zostaniemy sobie tutaj, bo to jest pięknie. No i oczywiście wrócę do chaty i zaczniemy powoli ogarniać jakieś rzeczy, typu właśnie seta całego diamentowego, jakieś nowe rudy poszukamy i może zaczniemy robić teleporty, typu właśnie Nether, albo jakieś inne światy, albo nawet niebo. Zastanawiam się właśnie, w którym świecie chcę mieszkać, bo to jest ważne. Poczytam może trochę też w lesie na temat innych światów i coś poogarniamy. A teraz dziękuję wszystkim za oglądanie! Bye bye!